Z Ewangelii według świętego Mateusza. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi! Ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Nasze pragnienia, których doświadczamy, mogą być dla nas jak zalewające nas fale. Często w życiu doświadczamy wielu przeciwstawnych pragnień i nie wiemy, co wybrać. Doświadczamy wielu przeciwstawnych pragnień i nie wiemy, co wybrać. I tutaj jest bardzo na miejscu obraz tych fal, które miotają łódką. Są one określone jako basani dzontes, czyli takie torturujące, nękające. Że czasem w naszym życiu możemy mieć poczucie, że to, co nosimy w sercu, nasze pragnienia, często godziwe pragnienia, niezaspokojone, są dla nas jak tortury. Jeżeli tutaj w tym fragmencie słyszymy o tym, że te fale nękają łódź, czy torturują łódź, no to celowo autor Ewangelii sugeruje nam ludzkie cierpienie, nasze cierpienie, w którym mamy zobaczyć naszą sytuację. Z jednej strony chcę zbudować rodzinę. Z drugiej strony nie mam nikogo, żeby zbudować tę rodzinę. Z jednej strony chcę wyjść z domu. Z drugiej strony chcę pozostać w dobrych relacjach z rodzicami, którzy nie chcą mnie wypuścić z tego domu. Z jednej strony chcę być w dobrej relacji z żoną lub mężem. A z drugiej strony chcę dbać o swoje miejsce, swoją przestrzeń. Z jednej strony mogę chcieć znowu wstąpić do zakonu albo zostać księdzem, a z drugiej strony widzę to, że mam pragnienia związane z tym, co w życiu zakonnym czy w życiu księdza. Nie powinno mieć miejsca. Oj, to jest pociąg towarowy, więc będzie długo jechał. Więc może będę mówił po prostu bardziej do mikrofonu. Był taki ojciec, może dygresja teraz, który zmarł. Był ciężko chory na nowotwór, ale był takim kaznodzieją maryjnym.
I w roczniku poniżej mojego, w nowicjacie na Służewie, miał kazanie na nabożeństwie fatimskim, wskazał na nowicjuszy i powiedział: po plecach tych młodych mężczyzn przejeżdżają ciężarówki pożądania. No i tak może być przecież z nami. Chcemy prowadzić dobre życie, życie godziwe, życie, które jest po prostu porządne, ale po naszych plecach przejeżdżają ciężarówki pożądania albo w ogóle wagony towarowe z pożądaniem. Szymonie, masz takie doświadczenie sprzeczności? Właśnie tego pytania się obawiałem. Ale niekoniecznie, wiesz, no skończyłem na tym, na tych ciężarówkach, ale może masz jakieś inne, nie wiem, riksze, czy... No i teraz, jak wyznam, że jestem miłośnikiem kolei i cieszę się, że idziemy wzdłuż torów, może to zabrzmieć bardzo dwuznacznie. Natomiast tak, no bardzo, bardzo odnajduję się w tym, co powiedziałeś, w rozterkach przy rozeznawaniu powołania. Moja praca w szkole była dla mnie zdecydowanie czasem, gdy to powołanie ostatecznie usłyszałem, właśnie, bo to przecież jest powołanie. I na pewno nie był to czas stracony, na pewno było to dla mnie miejsce, gdzie chyba otrzymałem to, czego wcześniej nie miałem, ale to nie o sobie chcę mówić, ale chcę powiedzieć o rozterce. Dlatego, że gdy już wiedziałem, że chcę wstąpić do zakonu, do naszego zakonu, to przeżywałem rozterkę, bo uświadomiłem sobie, że to nie jest takie proste wyplątać się ze szkoły, bo zawsze już w marcu roku poprzedzającego trzeba przedstawić swoje, my byśmy teraz w zakonie powiedzieli, dezyderaty, czyli oczekiwania, przewidywania, czego by się chciało, ile dokładnie, godzin. Dokładnie to słowo miałem w głowie, kiedy o tym mówiłeś. No więc coś takiego jest nie tylko naszą zmorą, ale zmorą życia nauczycielskiego, no i myślę, że wielu różnych profesji, które wymagają planowania. No i uświadomiłem sobie też jedną rzecz, że w tych rozterkach tak naprawdę nigdy nie osiągniemy dobrego czasu, ostatecznej pewności do pewnych rzeczy, które nas przerastają, a powołanie, każde powołanie, czy do bycia ojcem w zakonie, czy do bycia ojcem w rodzinie, czy może do bycia świeckim, który żyje sam. Albo matką. Albo matką, czy jakiegokolwiek powołania, które chcemy naprawdę w pełni, głębi i na wysokości, żeby wszystkie superlatywy wymienić, no i szerokości. Chociaż przy torach to szerokie tory się teraz źle kojarzą, to może nie. Jeżeli chcemy je przeżywać naprawdę w maksymalnej możliwej dla mnie komunii z Bogiem, no to nigdy nie będziemy na to gotowi. I zrozumiałem, że nigdy nie będę na to gotowy, ale muszę po prostu to zrobić, muszę zaryzykować. Co więcej, nigdy nie będzie też odpowiedniego czasu, żeby z czegoś się wyplątać, bo zawsze będą uczniowie, którzy by chcieli jeszcze wystąpić w jakimś konkursie, zawsze będzie jakiś projekt do poprowadzenia, do napisania, ktoś będzie się przygotowywał do ważnej matury i tak w kółko, i tak co roku. No i pomyślałem sobie, że no mogę trwać w tej rozterce, no ale to te ciężarówki, czy też te wagony, one mnie w końcu rozjadą i będę naprawdę prowadził życie takiej rozjechanej żaby, która no robi to, co robi, ale przestaje już czuć smak życia i to, że ja, że robiąc to, co robię, odpowiadam na powołanie. Dzięki, Szymon, za to, co powiedziałeś, za też twoje świadectwo życia. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedno słowo, którego użyłeś, że powiedziałeś, że kiedy stwierdziłem, że chcę wstąpić do zakonu. I posłuchajcie, to jest niesamowicie ważne w naszym życiu. Powołania nie rozeznaje się jakoś tak, wiecie, w wersji pionowej. Powołanie nie przyjdzie do nas z nieba.
powołania nie rozeznaje się też w taki horyzontalnie, czyli żaden człowiek nie ma prawa wam przyjść i powiedzieć, czy nie ma prawa mnie przyjść i powiedzieć, że mam realizować, nie wiem, że miałbym teraz założyć rodzinę, prawda? Bo mam jakby określone powołanie. Powołanie to jest coś, co dokonuje się w zupełnie innym wymiarze. Jeszcze, nie wiem, gdybyśmy odnosili się do takiej koncepcji wielu wymiarów przestrzeni, to nie jest w ogóle wymiar z tego świata. To jest gdzieś wymiar zwinięty w środku w nas, w naszych sercach. I to jest wymiar pragnień. To jest wymiar, w którym w sposób pozaświatowy, a zarazem związany z tym światem i z naszym życiem, Bóg mówi do nas konkretnie. Kieruje do nas swoje słowo, normalnie przez to, co słyszymy w Słowie Bożym, w homiliach i tak dalej, ale z drugiej strony, co Bóg kieruje do nas przez nasze pragnienia. Że Bóg w pewnym sensie chce, żebyśmy robili to, czego chcemy, czego pragniemy. Że Bóg pragnie tego, żebyśmy robili godziwe rzeczy, których pragniemy. I naprawdę to jest tak proste. I wiecie, ta Ewangelia, którą rozważamy, moim zdaniem o tym mówi w sposób fenomenalny. No bo co tam się dzieje? Piotr mówi, jeśli to ty, Panie, pozwól mi przyjść, czy każ mi przyjść do siebie po jeziorze. Piotr ma pragnienie i to pragnienie nie oznacza tylko pragnienia pewności tego, kim jest Jezus, ale udziału w mocy Bożej, bo jak mówiliśmy wcześniej, to jest jakby wyraz takiej Bożej mocy, Bożych prerogatyw, że można panować nad wodą, po niej kroczyć i tak dalej. Wspominałem Herosów, wspominałem tam, nie wiem, albo nie wspominałem, króla Persów, Xerxesa, który zbudował nad Helespontem most i mówili, że jest kroczącym po wodzie. Trzeba wspomnieć o Szamaszu z Gilgamesza, eposu Gilgamesz, który był bogiem. To jest po prostu Bóg Słońca, który mógł jeździć swoim rydwanem po wodzie, co po prostu oznaczało promienie odbijające się w wodzie. Można wspomnieć jakichś Herosów, na przykład syna Posejdona. Generalnie Piotr zażądał tego, żeby Bóg dał mu udział w bóstwie. Powiedział mu, pozwól mi zrobić to, co mogą tylko bogowie. I co mówi Jezus? Mówi słowo, które jest przedmiotem tej konferencji. Mówi przyjdź. Po grecku to jest eltche. Mówi przyjdź, czyli dojdź do mnie. Przyjdź do mnie, zrób to, czego chcesz. Nie mówi idź, erkhu, czyli w trybie niedokonanym. Takim jakby w czynności, która ma trwać i nie być zakończona, ale mówi... To się nazywa po grecku aoryst, mówi w trybie dokonanym. Przyjdź, zrób to, czego pragniesz. I to jest tajemnica Bożego powołania. Moje pragnienie, nawet najbardziej wystrzelone w kosmos, ale takie, które odkrywam jako coś, co jest jakoś głęboko wpisane w moje serce, jest czymś, co mi towarzyszy, co mnie prowadzi, to jest też pragnieniem Boga tego, co w moim życiu ma się dziać. Masz słowo komentarza? Mam, owszem, mam. Znowu odwołam się do użytego tym razem przez ciebie słowa. Piotr zażądał. Piotr zażądał i Jezus mu to dał, czego Piotr zażądał. No i chciałem to powiązać z tym, co już wcześniej powiedziałeś. I dzięki za to przypomnienie tego, co my, bracia, robiliśmy, gdy leżąc właśnie jak ta rozdeptana żaba, co pokazuje może właśnie dobrze naszą ludzką kondycję,
Leżąc tam w kościele na służewie, prosiliśmy po raz pierwszy o miłosierdzie. Żądaliśmy miłosierdzia Bożego i naszego, bo te pragnienia, jeżeli je dobrze odczytamy i zobaczymy, że są godziwe, że są naszymi głębokimi pragnieniami, one mogą i stają się i powinny się stawać potem żądaniami. Żądaniami, które składamy z pozycji rozdeptanej żaby, ale składamy, ośmielamy się złożyć Najwyższemu. My, najniżsi. No może nie najniżsi, całkiem najniżsi, bo jednak mrówki wczoraj też wspominane są niżej od nas, no ale w porównaniu z nim to różnica między nami a mrówkami, a nami, a nim nie jest już tak całkiem no, gigantyczna. Tak, cieszę się, że zwróciłeś uwagę znowu na ten element już jakby realiów rozeznawania powołania. Przepraszam, bo nie dopowiedziałem, że to był moment profesji. To już mogło wam umknąć, bo to dla nas przeżycie, ale wy niekoniecznie musicie być z tym obeznani, tylko dopowiedzenie. Moment profesji, czyli pierwszych ślubów. Tak, więc jest jakby w tym, że możecie sobie myśleć, ale Radek, albo ojcze, w zależności od tego, jaki jest nasz statut towarzyski, możecie sobie myśleć, ale co ty mówisz? Przecież jest potem formacja. To przecież nie jest powiedziane, że będzie to, co chce. Okej, nie jest. Ale zobaczmy sobie jedną rzecz, że kiedy my mówimy, każ mi przyjść do siebie po wodzie, czyli każ mi zrobić coś, co przekracza wyobrażenie, możliwości ludzkie, co jest rzeczą nawet boską. I wiele rzeczy, których my pragniemy w życiu, jest rzeczą boską. Bo małżeństwo jest czymś boskim. Jakby małżonkowie jako jedyni w całym wszechświecie mają udział w Bożym akcie stwórczym. Prokreacja nazywa się w ten sposób dlatego, że ma udział w Bożym stwarzaniu. Że kiedy małżonkowie w płodnym akcie poczynają życie, wtedy jak Bóg stwarza duszę, jakby oni są bezpośrednim uczestnikiem Bożej miłości, Bożego działania w stworzeniu. I to jakby to nie jest metafora, tylko to jest konkret życia. Jakby ludzie nie powstają w inny sposób, a każdy z nas jest stworzony przez Boga, nasza dusza. I żadna dusza nie jest stworzona poza momentem poczęcia. Wyjątkiem jest Jezus, ale zostawmy go, bo jest rzeczywiście bardzo wyjątkowy. Zobaczmy to, że to jest święte. Święta jest miłość, która dzieje się pomiędzy małżonkami, bo odbija życie Trójcy. To jest coś boskiego. Przeżycie ze sobą całego życia w miłości, w wierności, w zdrowiu i w chorobie, to jest coś boskiego. To nie jest oczywiste, że ludzie są w stanie ze sobą przeżyć 3 lata razem, 5, 10, 15 czy 50. To jest boska rzecz, żeby kochając się, szanując, będąc w bliskości, być ze sobą przez taki czas. Więc to nie jest tylko tak, że ten boski element to jest na przykład, nie wiem, powołanie kapłańskie. Ale też Bóg daje nam władzę, tym, którzy idą za pragnieniem bycia wyświęconym szafarzem, daje moc do tego, żeby sprowadzić na świat ciało i krew, duszę i bóstwo, prawdziwą, realną i substancjalną obecność drugiej osoby Trójcy Świętej w kawałku chleba i w odrobinie wina. To jest coś świętego i to jest coś boskiego. I tak samo w życiu zakonnym, kiedy ktoś decyduje się na to, żeby wejść na drogę życia zakonnego, to decyduje się na to, żeby wejść w coś boskiego i coś świętego, bo ten stan życia
ma odbijać przyszły, teologicznie ma odbijać przyszły stan ludzi po zmartwychwstaniu, kiedy wszyscy będą dla wszystkich i będzie panować miłość i będziemy prześwietleni Bożym blaskiem. I to jest coś boskiego i to jest coś świętego. Więc wracając, no to każdy z nas wołając każ mi przyjść do siebie po wodzie, czyli pozwól mi zrobić coś przekraczającego wyobrażenie. Tym czymś przekraczającym wyobrażenie może być też to, że będę żył, czy będę żyła samotnie, a jednak nie samotnie, bo w sposób poświęcony dla innych ludzi. W miłości, która jest płodna, ale jest płodna poprzez wsparcie, poprzez bycie dla innych, poprzez jakąś formę miłości, która czerpie z Bożej miłości. Więc każdy z nas wołając do Boga, każ mi przyjść do siebie po wodzie, jakby woła o coś, co jest przekraczające nasze możliwości. Ale potem przychodzą, tak jak mówiłem, kryteria, które obiektywne, które to sprawdzają. Czyli właśnie to, o czym wspominał Szymon, czyli na przykład śluby, moment święceń, że to nie jest tylko tak, że nasze pragnienie załatwia wszystko. Że w pewnym sensie nasze pragnienie to jest coś, na co Bóg odpowiada przyjdź, chodź, a potem następuje weryfikacja, jak w przypadku Piotra. Bo Piotr chciał dojść po wodzie do Jezusa, ale zaczął tonąć z jakiegoś powodu. Zaczął tonąć, nie udało mu się przejść po wodzie, ale kawałek przeszedł. I tak samo, nie wiem, ja mogę się zdecydować na to, żeby wstąpić do zakonu, wstąpić w małżeństwo i tak dalej. Po prostu zwyczajnie może mi się nie udać. Będę niedopuszczony do ślubów, nie wiem, zerwę zaręczyny, bo stwierdzę, że to nie dla mnie, odejdę z zakonu przed ślubami wieczystymi, decydując się na życie samotne, jednak potem stwierdzę, że chcę czegoś innego dla siebie. Chodzi o to, że jakby życie weryfikuje potem to nasze wołanie do Boga, każ mi przyjść do siebie po wodzie i Jego przyjść. Że to weryfikuje się w działaniu. Tak, myślę sobie, że to kładzie na nas ogromną odpowiedzialność, by w tym ludzkim aspekcie tego weryfikowania w działaniu z jednej strony odważnie, o odwadze też ciągle mówimy, próbować, patrzeć, wychodzi mi, czy mi nie wychodzi i decydować, a z drugiej, zwłaszcza wtedy, gdy samemu, samym nam przyjdzie być odpowiedzialnym, przełożonym, no pamiętać, że moje rozeznanie, nawet jeśli jest rozeznaniem Kościoła, to muszę być bardzo ostrożny w tym, żeby nie przekładać go bardzo szybko, tak mi się wydaje, nie wiem, czy nie mówię za mocno, na wolę Bożą, bo chyba jest pewne ryzyko i taka pułapka, że bardzo szybko można nadać sobie tę najwyższą instancję i wierzymy przecież, że Kościół rozeznaje i przełożeni rozeznają, ale chyba trzeba być z tym bardzo ostrożnym. Na pewno jest tak, że moment ślubów, najgorzej mają osoby, które decydują się na życie samotne, poświęcone dla innych, które jeżeli nie są, nie wiem, dziewicami konsekrowanymi, pustelnikami albo wdowami konsekrowanymi, to oni mają najtrudniej, bo tam nie ma żadnego kryterium weryfikacyjnego zewnętrznego. To jest też najbardziej może otwarte powołanie, jeżeli my mówimy do Boga, żeby nam kazał przyjść do siebie po wodzie w ten sposób.
Ale w przypadku święceń, sakramentu małżeństwa i ślubów zakonnych jest prościej, bo w momencie, w którym składamy śluby wieczyste, nie ma już o czym gadać. To jest moment powołania w sensie ścisłym i w którym my widzimy Bożą wolę, która realizuje się, czy objawia się w sposób jasny i bezpośredni. Tak, dlatego przypominam sobie jedno z trudniejszych przeżyć z mojego krótkiego życia zakonnego, gdy jeden z braci już w takiej sytuacji jak ja, czyli po święceniach i po ślubach wieczystych, jak sam powiedział, rozeznał, że to jednak nie jest droga i dla niego. I pamiętam, że było to dla mnie bardzo trudne z jednej strony zachować szacunek i sympatię dla niego jako dla człowieka, a ułożyć też sobie to, że właśnie, to nie jest już czas na rozeznawanie. Rozeznałeś, ktoś już też rozeznał, zobaczył coś w tobie. A Bóg temu pobłogosławił zarazem. Nie było to tylko nasze, ludzkie. Że, to jest moment rzeczywiście kłopotliwy i w tym momencie, w którym my już jakby wchodzimy w sakrament, wchodzimy w śluby, wchodzimy w przyrzeczenia dziewic czy pustelników, czy wdów konsekrowanych, wtedy to już jest bardziej, to wtedy rozeznajemy, jak żyć tym życiem. Nie rozeznajemy już, czy żyć w ten sposób, tylko jak żyć tym życiem. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. To się wiąże z Piotrem. Piotr ma to do siebie, że w dwóch miejscach Ewangelii przynajmniej widzimy go, kiedy on idzie do wody, a pozostali apostołowie zostają w łódce. To jest ten fragment i epilog Ewangelii według świętego Jana. I w każdym z tych przypadków możemy sobie myśleć, Boże, co za debil. Na łódce w epilogu Ewangelii według świętego Jana Piotr, żeby przed wskokiem do wody, ubiera się. Co normalny człowiek robi, zanim skoczy do wody? Proszę, chórem. Zgadza się. Ten człowiek się rozbiera wtedy, żeby nie zmoczyć ubrania, a Piotr skacze ubrany do wody. Okej, tutaj jesteśmy właśnie w naszym 14 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Znowu Piotr, zamiast po prostu zadać pytanie, jak ma na imię moja kuzynka, której szwagier to Heniek, to Jezus by zweryfikował, bo wiedziałby, o kogo chodzi, to Piotr mówi, każ mi przyjść do siebie po wodzie, jeśli to ty. No, nie jest to najprostszy sposób weryfikacji tożsamości, tak? Wprawdzie nie miał do dyspozycji biometrii, prawda? W ogóle mógł mu powiedzieć, po prostu przysuń się bliżej, no to miałby biometrię i by zobaczył. Aha, Jezus, rzeczywiście, no to okej. Zobaczmy, że Piotr ma w sobie pewne działanie, które możemy z perspektywy oceniać jako nierozsądne czy takie nadmierne. Ale zobaczmy, że z tego, co on robi, rodzi się ogromne dobro. Bo cała scena w epilogu Ewangelii według świętego Jana kończy się tak, że Piotr toczy rozmowę z Jezusem na temat tego, na temat miłości. I jest powołany do tego, żeby paść jego baranki. Pamiętacie ten fragment? Czy ty kochasz mnie, kocham cię. Czy ty kochasz mnie, kocham cię. Czy ty kochasz mnie, kocham cię, paść baranki moje. No i poza tym wtedy też jedzą sobie przyjemne śniadanie na plaży. A tutaj w tym fragmencie znowu jest tak, że owoc tego idiotycznego, mogłoby się wydawać, zachowania Piotra z zewnątrz, nie wiem, jakiegoś zuchwałego czy absurdalnego, jest to, że wszyscy oddają cześć Jezusowi. I zobaczmy, że Jezus nie uspokaja jeziora, które było przeciwne, które torturowało Piotra,
które torturowało wszystkich obecnych w Łodzi, zanim Piotr nie zrobił tej absurdalnej rzeczy. Jezus uspokaja wodę dopiero kiedy Piotr tonie, zaczyna tonąć. Wtedy wyciąga do niego rękę i wszystko się kończy. Więc w pewnym sensie, kiedy myślimy sobie, że nasze pragnienia są absurdalne, mimo tego, że je zlustrowaliśmy na lewo i prawo, mimo tego, że widzimy w nich dobro, kiedy nie próbujemy tego, my możemy zaprzepaścić szansę na dobro i możemy sprawić, że burza, która nas torturuje, ona się nigdy nie skończy. Ona nie skończy się dla innych wokół nas, nie stanie się jakiś moment zaskakującego powołania, kiedy przychodzimy do Boga, tak jak Piotr na przykład, jak zbite psy, wiedząc, że go zdradziliśmy. Jeżeli Piotr być może nie wyskoczyłby do tej wody w ubraniu, to potem nie byłoby momentu powołania. Rozumiecie, to jest gdybanie, ale zobaczmy, że nie bez przyczyny te historie kończą się czymś dobrym, nawet jeżeli kończą się jednocześnie kompromitacją osoby, która bierze w nich udział. Bo też jest tak, że wybór, którego dokonujemy zawsze, ma swoją cenę. I nie tylko brak działania ma swoją cenę, że się coś nie wydarzy. I często wolimy siedzieć nękani przez wiatr i przez sztorm, torturowani przez okoliczności życia, niż podjąć decyzję, bo jest nam po prostu wygodnie. Bo ten moment, w którym możemy się skompromitować, podejmując ryzyko, podejmując działanie, jest dla nas zbyt jakoś bolesny, zbyt zwyczajnie trudny. No, dotykasz takiej ciężkiej dla mnie sprawy, bo ja mam w sobie taką ucieczkowość, że ja lubię odwlekać, przeciągać, odsuwać, bo boję się właśnie tego momentu. I to jest moja duża słabość, nad którą oczywiście jakoś pracuję i ona też się zmienia. No ja się zmieniam, ale noszę to ciągle w sobie i to zdaję sobie z tego sprawę, że to będzie powracało. I tak samo jak... Dlatego Piotr jest mi też bliską postacią, a potem też Szymon, bo przeżył naprawdę wiele, zobaczył rzeczy niesamowite, zobaczył Syna Najwyższego w akcji wiele razy, no a błaźnił się, zadawał idiotyczne pytania, zachowywał się głupkowato. No i chyba to, co mówisz, oswaja mnie przed tym, że lepiej się zbłaźnić, ale podjąć decyzję i coś zrobić, niż odwlekać, odciągać. Tak, zresztą zobaczmy w Piotrze tutaj kogoś, kto ma w sobie zarówno wiarę, jak i niewiarę. I tak jak my możemy mieć w sobie, o czym dajesz świadectwo, Szymon, dzięki za to znowu, że sam w sobie nosisz wątpliwości, a przecież jesteś człowiekiem wiary. To jakby sam fakt złożenia ślubów wieczystych w zakonie jakby sugeruje, że... Potwierdzam, że nie tylko sugeruje. Że każdy z nas nosi w sobie zarówno przestrzeń wiary, jak i niewiary. Tak jak Piotr z jednej strony był kimś, kto z wiarą, taką, wiecie, pierwotną, jakąś strzewi wiarą wykrzyknął, każ mi przyjść do siebie po jeziorze, a z drugiej strony chwilę później, kiedy już szedł i widział, że to zadziałało, w momencie, w którym drobna przeciwność nim zachwiała, zaczął tonąć. Ale pamiętajmy o jednym. Bez względu na to, czy jesteśmy ludźmi paradoksu i tego napięcia pomiędzy wiarą a niewiarą, zawsze możemy liczyć na to, że kiedy krzykniemy do Jezusa: Panie, ratuj mnie, Kyrie, soson me,
to on rzeczywiście to zrobi. Auto z Fryburga przyjechało się protestować. Przyjechało auto z Fryburga, bo niedawno Szymon był z Fryburgu, we Fryburgu. Takie małe ekscytacje. A czasami nawet samochód może mnie bardziej podekscytować niż pociąg, mimo bliskości linii kolejowej. Ale super, że no naprawdę chyba z rządzeniem ducha wylądowaliśmy przy niewierze, bo ja właśnie o niewierze potem chciałem mówić po przerwie w zawierciu i w naszej drugiej dzisiejszej konferencji. No to oczywiście nie jest specjalnym zaskoczeniem, no bo mamy tam kolejne słowa do rozważenia z naszego hasła. Ale no dokładnie mniej więcej w tym, dokładnie mniej więcej, chyba robi się gorąco. W tym punkcie chciałbym rozpocząć od niewiary, którą też w sobie nosimy. Słuchajcie, właśnie mijamy znak zawiercie. To niech zawiercie w nas, zawierci w nas to pytanie, co chcę, żeby Jezus mi kazał? Jakie jest moje wołanie? Co Jezus każe mi kazać mi zrobić, żebym ja zrobił to? Czego pragnę? I to nie jest pytanie tylko do tych, którzy są wolnego stanu, ale to jest pytanie do wszystkich, którzy są w momencie w swoim życiu, kiedy doświadczają właśnie tych fal, które są basanidzontes, czyli torturujące, nękające, przed podjęciem jakiejś decyzji, kolejnego wyboru, sposobu realizacji drogi, na której jesteśmy, na której każdy z nas jest. Jakie jest to żądanie, to, o co chcę prosić Jezusa, żeby kazał mi zrobić? Bo On każe mi to zrobić. Jeśli ja powiem Mu, Panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie, On tak jak do Piotra powie, przyjdź. Eltche.